Ostatnia przed wyborami miesięcznica smoleńska i pytanie o równość wobec prawa. Znowu policja i znowu zamknięte ulice stołecznego Śródmieścia. Przedstawiciele władzy niedostępni, niezaproszeni, legitymowani. Właściwie też jak zazwyczaj, ale tym razem na placu Piłsudskiego prezesowi PiS najwyraźniej puściły nerwy. Dariusz Łapiński. Dzień dobry, czy można przejść? Nie można, strefa wyłączona przez COP. Od 6 rano część warszawskiego Śródmieścia, ulice wokół Placu Piłsudskiego i Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie, przy którym między innymi znajduje się Uniwersytet Warszawski, były po prostu zamknięte. Do prawoznawstwa, no. Tak jak panu powiedziałem, strefa wyłączona przez COP. Nie tylko nie można dojść, trudno też dojechać albo przejechać przez Śródmieście, bo od 10 każdego miesiąca na kilka godzin zamieniane są trasy autobusów. 10 linii jeździ na objazdach. I to jest konieczne? No tak. No koniecznie, no ponieważ mamy wyłączony plac Piłsudskiego, no to nie ma jak inaczej. Wszystko to po to, aby rządzący mogli bez udziału postronnych osób, niezaproszonych obywateli w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej spotkać się w kościele, następnie przejść kilkaset metrów, aby złożyć wieńce przed pomnikiem na placu Piłsudskiego. Bo ktoś chce się przespacerować, bo będzie jakiś zamach. A czemu się ktoś go boi? Jedną z osób, która miała problemy z dotarciem na uniwersytet, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to obraz państwa, które stosuje siłę i gdzie siła ma zastąpić prawo. A ja nie chcę żyć w takim państwie. Kordon wokół przedstawicieli władzy był szczelny. Jesteście z ogólnopolskiej telewizji, tak więc policja się troszkę hamuje. Normalnie byśmy byli tutaj wyniesieni. Dopiero gdy oficjele odjechali z placu Piłsudskiego, policja umożliwiła wstęp na plac innym. Pod pomnikiem jak co miesiąc złożono wieniec, na którym napis "Częścią winy za katastrofę w Smoleńsku" obarcza Lecha Kaczyńskiego. W trakcie poprzednich miesięcznic takie wieńce po kilku godzinach usuwała żandarmeria wojskowa albo policja. Tym razem przed spodziewaną interwencją służb niespodziewanie pojawił się Jarosław Kaczyński i wziął sprawę w swoje ręce. Też się zastanawiałem, czy to jest realna osoba, czy to ktoś jest inny, czy to ktoś jest, kto po prostu podszywa się, bo takie zachowanie, wściekłość i to niszczenie tego wieńca, a później grożenie dziennikarzom, którzy sfilmowali tą sytuację i... To by było dla mnie po prostu szokiem. Niszczysz Polskę! Proszę aresztować tego pana. Proszę go wylegitymować. Możesz se pan prosić. Zostaw pan Polskę w spokoju. Od bezpieczeństwa, tak? Właśnie zniszczył pan nie swoją własność. Policja niestety wykonała polecenie polityczne pana Kaczyńskiego i mnie wylegitymowali, mimo że ja nie naruszyłem żadnego prawa, bo ja informowałem, jestem dziennikarzem, wykonywałem tutaj czynności dziennikarskie. Po kilkunastu minutach szarpaniny, przepychanek, wzajemnych oskarżeń, proszę aresztować tego pana. Prezes Jarosław Kaczyński odjechał z placu Piłsudskiego. Dariusz Łapiński, Fakty.